Cześć. Dzisiaj pierwszy raz mogę w końcu powiedzieć, że mamy naprawdę asystentkę. Oczywiście równie piękną, jeśli nie piękniejszą. Jest dzisiaj z nami... Klaudia. I wspominałem wiele razy w odcinkach poprzednich, że ważna jest progresja, ważne jest utrudnianie sobie tych ćwiczeń, żeby móc się dalej rozwijać i nie stać w miejscu. Jednak, żeby robić to efektywnie i móc robić to cały czas, a nie zatrzymać się w pewnym momencie przez na przykład kontuzję, musimy zadbać również o szczegóły. Takim szczegółem jest m.in. nasza stabilizacja i umiejętność pracy całym naszym ciałem. I dziś zajmiemy się właśnie tym, więc lecimy. W poprzednich odcinkach mieliśmy martwy ciąg, a dzisiaj przechodzimy do martwego robaka, bo tak nazywa się to ćwiczenie. Kładziemy się w ten sposób. Jeśli chodzi o ustawienie naszego tułowia, łopatki ściągnięte, tak jak to było zawsze na poprzednich odcinkach, odcinek lędźwiowy, całe plecy przylegają do ziemi, ale w odcinku lędźwiowym zostawiamy przerwę na dłoń. Jeśli chodzi o ustawienie naszego tułowia, pamiętamy o ściągniętych łopatkach, tak jak było to mówione w poprzednich odcinkach. Wyjątkiem dzisiaj jest odcinek lędźwiowy, który musi również jak całe plecy i nasze pośladki przylegać do ziemi. I teraz możemy podnieść nasze kończyny, zgięte nogi, ręce wyprostowane podnosimy do góry. Jest to ćwiczenie naprzemienne, gdzie staramy się wyprostować jedną nogę i pochylić przeciwstawną do niej rękę. Pamiętamy o pewnych elementach, takich jak kiedy nasza noga... pójdź teraz ręką i nogą, tak? Kiedy nasza noga jest na dole, pamiętamy o tym, że palce cały czas muszą być ściągnięte w stronę naszej twarzy. Nie dotykamy nogą do ziemi, dochodzimy jak najniżej możemy, ale żeby jeszcze tej ziemi nogą nie dotknąć. Tak samo jest z naszą ręką. Przewracamy naszego martwego robaka w drugą stronę i robimy bardzo podobne ćwiczenie, które wygląda w następujący sposób. Znowu wykorzystujemy pracę naprzemienną, gdzie osobno chodzi jedna noga i przeciwna jej ręka. Proszę, zademonstruj. I na jakich rzeczach teraz musimy się skupić? Przede wszystkim na tym, że nie może ulec zmianie kompletnie ustawienie naszych pleców. Jeśli zauważymy, że następuje jakakolwiek rotacja, czy to jest w miednicy, czy w biodrach, czy w odcinku piersiowym, od razu musimy to poprawiać. Delikatnie sprogresujmy, utrudnijmy sobie zadanie, oderwijmy trochę kolana od ziemi i w tej pozycji spróbujmy wykonać całe to zadanie, nadal trzymając te wszystkie elementy, o których wspomnieliśmy. To już nie będzie takie łatwe i wymaga dużo więcej pracy. Idziemy dalej, nie zostajemy w miejscu, zaczynamy chodzić po naszym pokoju. Czyli znowu odrywamy delikatnie kolana i w tym momencie zaczynamy wykonywać ruchy już nie prostowania naszych kończyn, a po prostu używania ich naprzemiennie do tego, aby przemieścić się parę kroków w przód, parę kroków w tył. I pamiętamy o tych wszystkich elementach, o których przed chwilą mówiliśmy. Przede wszystkim o tym, że musicie oddychać, bo brak oddechu kończy się zazwyczaj źle podczas ćwiczenia. Teraz mały challenge dla Was, który możecie później nam wysyłać. Spróbujcie zrobić coś takiego. Jednak pamiętajcie o kwestiach technicznych, o których mówiliśmy. I to by było na tyle. Czekamy na Wasze filmy, jak Wy robicie martwego robaka. I oczywiście udostępnimy wszystkie te filmy. W związku z tym zachęcamy i do Waszych udostępnień, do przesyłania nam filmów, do aktywności w komentarzach. Pamiętajcie o udostępnieniach i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.